Cześć kochani, Iwi z tej strony się kłania, hello. Słuchajcie, teraz jest szczególny czas, jak wiecie, a ja nabyłam nowe karty tarot początku. Oczywiście są pokazane inne znaczenia karty i na pewno będę się wspierała książeczką. Mam nadzieję, że to czytanie dzięki temu będzie ciekawsze. Mamy cztery grupy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Niebieski. Pingwinek. Fioletowy pingwinek. Różowy pingwinek i czarny pingwinek. Nie wiem, czym się pokierujesz, a temat będzie po prostu to, co było, jest i będzie. Ogólny przekaz, tak? Myślę, że już sobie wybraliście grupę. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą z każdym rezonować, więc myślę, że osoby, które często korzystają z takich czytań, doskonale o tym wiedzą, prawda? Ok, ja sobie przesunę w tym momencie, no niepotrzebne w tym momencie grupy i zaczynamy od pierwszej. Wybrałeś, czy wybrałaś pingwinka niebieskiego lub kartę szóstka zwojów. Szóstka zwojów. Co będzie, co ta karta mówi? Przeczytam. Szóstka zwojów. Momencik, szóstka. Ok, mam już. Szóstka zwojów dotyczy usuwania przeszkód na drodze do wyższej nauki, co jest atrybutem Ganesy, hinduskiego bóstwa o głowie słonia. Dotyczy również pocieszenia doświadczanego jako pokój, równowaga i harmonia. Mały zwój trzymany przez słonia oznacza, że w Twoim obecnym cyklu pozostało już niewiele pracy. Nowy cykl, który oczekuje na Twoją energię i inspirację, będzie związany z nauką i mądrością. Większe zwoje mogą zawierać mapę wskazującą przyszłe podróże. Rada tej karty to bądź otwarty i dostosuj się. To jest, myślę, że to jest na tą chwilę energia. Szóstka zwoi inaczej w tarocie, bo to jest po prostu tarot, ale to jest szóstka mieczy, czyli ten nowy początek. Dobrze, zobaczymy, dlaczego szóstka zwoi wyszła tutaj w tym momencie. Szóstka zwoi dla jedyneczek. Dwójka mieczy. Dwójka mieczy. Kolejna karta to as kielichów. I szóstka mieczy. Zobaczcie. Rzeczywiście ty jesteś jakby przed decyzją. Jakiś cykl w twoim życiu się skończył i rozpoczyna nowy. To jest nowe działanie. Być może jesteś przed w sensie sytuacją, gdzie czujesz rozdarcie wewnętrzne. Serce mówi jedno, rozum drugie. Taki brak decyzji. As kielichów mówi o nowych
sytuacjach, o nowych możliwościach, które możesz wybrać, niezależnie czy chodzi tutaj o przyjaźnie, czy miłość, czy pracę. Tutaj przychodzi coś nowego do jedyneczek i no, karty nawołują, byś no, zaczął myśleć jakoś w jakiś inny sposób, nowy. Zostaw te czarne chmury za sobą i rozpocznij coś nowego budować. Dobrze, dobra, zobaczymy teraz, co było, jest i będzie. Co było, jest i będzie. Co było, jest i będzie dla jedyneczek. Co było? Dziewiątka denarów. Co jest? Trójka mieczy. Co będzie? Dwie karty. Królowa buław. I król mieczy. Rzeczywiście tutaj chodzi o relacje lub podpisanie umowy, jeśli chodzi o pracę, o nowy jakiś początek, jakaś umowa może no, spowodować, że coś nowego przychodzi do ciebie, nowe perspektywy. Dobra, dopowiemy sobie, dlaczego tutaj jest ta dziewiątka pentakli, co było. No ja mam wrażenie, że ja tutaj czuję spokój w tej karcie. Stabilna sytuacja finansowa. Mogłaś czy mogłeś wykorzystywać pieniążki na własne cele. Być może chodzi o urlop. No wiecie, niedawno były święta, więc i o to może chodzić. Taki czas dla siebie. Rozmyślanie nad swoją przyszłością. Co zrobić? I biała karta. Więc to, co tam ci w głowie chodziło, to tylko już tylko, no już tylko ty wiesz, że tak powiem. A co się dzieje teraz? Trójka mieczy. Trójka mieczy. To jest zranienie. To jest być może zostałeś, czy zostałaś potraktowany z buta, że tak powiem. To ktoś nie liczył się z twoimi uczuciami. Zostałeś zraniony czy zraniona. Zdradzony czy zdradzona. Może i oszukana w sferze finansowej, w pracy. To jest ogólny przekaz. Zobaczcie, i jest tutaj sprawiedliwość. Może, słuchajcie, dostałeś pozew, czy dostałaś pozew rozwodowy, czego się nie spodziewałeś, czy nie spodziewałaś. Być może jakaś sprawa sądowa poszła nie po twojej myśli. Tutaj już tylko ty będziesz wiedział, o czym jest mowa. I takie, wiecie, dostosowanie się do sytuacji. Koło fortuny. To jest sytuacja karmiczna dla ciebie, jedyneczko. Takie dostosowanie się do tego, co się będzie działo. Być może jesteś gdzieś na wyjeździe. Być może musiałeś pojechać do sądu i tutaj coś niedobrego się okazało na rozprawie sądowej. Lub w jakiejś innej sytuacji. Mogłeś się pokłócić, mogłeś się. No, taka sytuacja przychodzi mi do głowy, kiedy wracasz z zagranicy, a tutaj się okazuje, że jesteś. Oszukiwany czy oszukiwana, w sensie zdradzana, tak? Zdradzony. A co będzie? No, mamy właśnie tutaj tą królową buław i króla mieczy. O co tutaj chodzi? Czwórka kielichów, czyli słuchajcie, to chodzi o to, że już ta nuda mija. Coś tutaj, co było w zastoju,
No, to już jest odwrotna energia, czyli coś rusza z miejsca. Coś rusza z miejsca, jakaś coś nowego. No, zobaczcie, jest trójka buław, dwójka denarów, czyli jesteś przed wyborem, czy ruszyć w tą nową drogę. Tutaj się drzwi otwierają przed tobą dzięki, być może dzięki temu, że podpiszesz umowę. Zastanawiasz się, albo przychodzą tutaj nowe możliwości do ciebie i masz duży wybór. No dobra. Jaka jest rada na tę sytuację? Dziewiątka mieczy. Dziewiątka mieczy mówi o twoim zmęczeniu, o tym, że już masz dosyć tych sytuacji, które powodowały to zranienie. Jesteś zmęczony, masz już dosyć, nie chcesz iść w nic nowego. Ale tutaj tarot pokazuje, że tutaj te nowe możliwości do ciebie przychodzą, czyli nie rezygnuj z siebie. Idź w nową drogę. Jeżeli chodzi o firmę, tutaj się dokształcaj, szukaj nowych jakby możliwości do tego, by się realizować. W odwrocie dziewiątka, o kurczę, trzy karty nawet wyskoczyły. Dobra, dziewiątka mieczy, dziewiątka buław i siódemka denarów. Czyli ja to tak widzę, jakby to jest ostrzeżenie, że jak będziesz czekał na coś, jeżeli będziesz w tych czarnych swoich negatywnych myślach, to ta okazja, która przychodzi do ciebie w tym momencie, bo to koło fortuny też mówi o nowych możliwościach, które przychodzą z zewnątrz. Więc jeżeli ty się zamkniesz w swoich negatywach, ty możesz nie dostrzec tych możliwości, które przychodzą do ciebie albo już są przy tobie. Tutaj przychodzi nowa droga, nowe możliwości. Przestań już czekać na coś, bo możesz się na coś nie doczekać. To jest właśnie to ostrzeżenie. Przestań już się łudzić, że coś się zmieni. Weź życie w swoje ręce. No dobrze. I teraz na koniec karta wyroczni. I jeszcze zobaczymy kartę opiekuńczą. Co chce powiedzieć wyrocznia jedyneczką? Co chce powiedzieć wyrocznia jedyneczką? Wyobraź sobie. Słuchajcie, no chodzi głównie o to, byś uwierzył w te swoje możliwości. Byś nie tylko sobie wyobrażał, ale zacznij marzyć, zacznij jakby wierzyć w to, że to, czego pragniesz, jest w stanie się zrealizować. Zobaczymy jeszcze jedną kartę. Niekończąca się opowieść. Niekończąca się opowieść. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ty tutaj jedynie sobie coś wyobrażasz. Masz niesamowitą wyobraźnię, ale jakbyś nie wierzył w to, że coś jest w stanie się zrealizować. Karty nawołują do tego, byś właśnie przestał tylko o tym myśleć, ale weź życie w swoje ręce i zacznij działać. No, co tutaj ma do powiedzenia, co mają do powiedzenia? Tak. Karty opiekuńcze. Zobaczymy, co dla jedyneczek. No, co dla jedyneczek? Przyjaźń. Skontaktuj się z przyjacielem. Kiedy spotkasz się z bratnią duszą, ujrzysz siebie w lepszym świetle. Proszę. Dobrze, kochani, to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że czytanko Wam pomogło chociaż w jakiś sposób. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcje, komentarze i lajki. A osobom, które są ze mną już jakiś czas, ślicznie dziękuję, że jesteście, że komentujecie. Coraz częściej, coraz więcej w tych komentarzach widzę różnych historii, za co ślicznie dziękuję.
Oczywiście czytania miesięczne oczywiście też już się pojawią w tym tygodniu, także jeszcze bardzo proszę o cierpliwość. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa. Teraz zobaczymy, co u dwójeczek będzie się działo. To czytania intuicyjne, więc mam nadzieję, że po prostu Wam odpowiadają. Dobrze, przechodzimy do grupy drugiej. Witaj grupo drugą. Witaj osobą, która wybrałaś fioletowego pingwinka i kartę As Luster. Dobra, As Luster. Zobaczmy, o co chodzi. Oczywiście przeczytamy, co tutaj jest napisane. Luster. Momencik. Tak jak każdy as luster zwiastuje nowy początek. Podczas gdy dwór kamieni dotyczy świata materialnego, dwór luster okazuje płynne prądy uczuć oraz przypływy ludzkich emocji. Na tej karcie spotkasz Dafnę, wodną nimfę oraz córkę Gai. As luster może zwiastować nową romantyczną miłość, którą symbolizują dwie świece lub miarowy napływ kreatywnej energii. Żółw potrafi zaznaczyć szczęścia zarówno w wodzie, jak i na lądzie. Znajdujące się po obu stronach Dafne morskie rośliny symbolizują ukrytą energię, która wpływa na nowe przedsięwzięcie. Zobaczcie, to jest karta As Luster. Inaczej As Kielichów po prostu. Nowe uczucie. Nowe uczucie przed Tobą, dwójeczką. Zobaczmy, o co chodzi. O co chodzi? As Luster. Dla dwójeczek. Paść mieczy. Dwójka buław, czyli jakiś wybór tutaj mamy. I as mieczy. Wiesz, ja mam takie wrażenie, dwójeczko, że ty tutaj z jednej strony możesz być w relacji, w związku, gdzie macie dziecko, gdzie... No, bardzo niesforne. Dużo potrzebuje Twojej uwagi. Lub chodzi o kogoś, kogo obserwujesz. Kogo obserwujesz być może na internecie i się zastanawiasz, czy jest sens wchodzić w tę relację. Może rozmawiacie. Nie zawsze z wszystkim się zgadzacie. Po drugiej stronie dwójki buław mamy tutaj asa mieczy, czyli rozmowa. Rozmowa, odcinanie, będziesz odcinać coś, co ci nie będzie służyło. Być może rozmowa pomoże ci w decyzji, co zrobić w danej sytuacji. Jeśli chodzi o miłość, no opadną te różowe okulary. W zasadzie... Jeżeli się łudziłeś, czy łudziłaś, że no jeszcze jest, można coś naprawić, no nie wiem,
Może będziesz się starać, albo zrezygnujesz z czegoś, tutaj przychodzi momentalnie nowa miłość. Jeżeli chodzi o finanse, mam wrażenie, że tutaj będziesz jakby no, dokonywał jakichś rozliczeń. Być może będziesz rozmawiać, by na przykład tą firmę wzbogacić, zainwestować w tą firmę, w której jesteś, lub założyć chcesz firmę, a może chcesz inwestować pieniądze w coś. Z jednej strony, no nie wiesz, obserwujesz tą giełdę na przykład, a z drugiej strony chcesz działać. I tutaj, no, stoisz na rozdrożu dróg. Dobra, teraz zobaczmy, co było, jest i będzie. Ogólny przekaz oczywiście dla dwójeczki. Co było? Tu mi się obróciła karta. Dwie karty. Dobra, co było? Mamy wisielca i kapłana. Dobra, zobaczymy, co jest. Ups, co jest? Szóstka pentakli. I co będzie? Co będzie? As kielichów. No proszę, as kielichów się powielił, czyli rzeczywiście, no jak nic dla dwójeczki, jest ten nowy początek miłości przede wszystkim. Dobra, dlaczego ten wisielec, być może wisielec w związkach? Tutaj na tej karcie jest tutaj, możesz być ty, gdzie medytujesz, czy gdzie wchodzisz w swoje wnętrze. Zarażasz tą energią wszystkich dookoła. Zastanawiasz się, co zrobić w danej sytuacji. Mamy tutaj dwie osoby, więc jest ten wybór. Przynajmniej ja tak to widzę. No, zastanawiałeś się, co zrobić. Dobra, dlaczego takie energie do ciebie przyszły? Wszystko mi tutaj lata. Królowa kielichów, ale w odwrocie. Królowa kielichów w odwrocie. Wiecie, w takiej pozycji to jest ktoś fałszywy, ktoś, kto no, wygląda na miłą osobę, gdzie na kogoś możesz liczyć, ale no, intencje nie za fajne ma ta pani. Może to być ktoś z trygonu wody, ryby, rak, skorpion, chociaż niekoniecznie. Tu jest ta współpraca, zawieszenie współpracy. Zawieszenie współpracy. Kurczę, no piątka kielichów w odwrocie i królowa pentakli w odwrocie. Też mi się odwróciły te karty do góry nogami, więc tak je daję. Ja mam wrażenie, że tutaj jakby tu jest tęsknota za tym, by ta współpraca była jak dawniej. Ja tutaj widzę dwie kobiety. Może nie chodzi o relacje, słuchajcie, związkowe, ale może chodzić o relacje, jeśli chodzi o firmę, o sytuacje zawodowe po prostu. I tutaj jedna i druga strona, mam wrażenie, że nie jest szczera, nie była szczera względem siebie. I jakbyś dotarło do ciebie, że no nic nie jesteś w stanie zmienić. Przestajesz już tęsknić za tym, co było, za tą współpracą. No i jakby być może przez tą rozmowę, być może coś się wyjaśniło już względem jakiejś osoby. Może miałyście we dwie firmy i każda ciągnęła na swoją stronę. Lub pracowałeś w takiej firmie, gdzie czułeś czy czułaś się oszukana. Ja tutaj już nie będę mówiła osobowo, bo to jest czytanie ogólne. Co jest teraz? Szóstka pentakli, czyli
No, równowaga między dawaniem i braniem. Dogadywanie się. Być może się dogadujecie w jakiejś sytuacji. As denarów. Czyli jest tutaj nowy początek. Nowy początek jakiejś sytuacji. Być może otwierasz nową firmę z kimś innym albo z tą samą osobą. Nie mam pojęcia. Lub odchodzisz od starej relacji w cudzysłowie i zaczynasz funkcjonować z kimś nowym, no. Jest tutaj ten piątka buław. Piątka buław. Kurczę, za dużo kart. Nie ma. No, kurczę, za dużo tych kart mi tutaj wyskakuje. Poproszę o jedną. Jedna. Dobra, wybrałam tę jedną, ósemka buław. Czyli słuchajcie, to jest sytuacja, gdzie no, ostra jakaś wymiana zdań. Być może porozumiewać się przez e-maile, czy przez telefon. Może w inny sposób. W każdym razie tutaj intensywne są rozmowy, rozmowy też przez internet, przez jakieś media społecznościowe. No tylko ty będziesz wiedziała, dwójeczko, o co chodzi. W każdym razie tutaj jest jakby, chcesz się dogadać z kimś, tutaj są te kłótnie, nie wiesz na czym stoisz być może, ale jest ten nowy początek, nowa praca, nowa miłość. A co będzie? A z kielichów? A z kielichów, no, to są nowe relacje. Odwracasz się jakby od tego, co było. Widzę tutaj osobę, która odwraca się od tej przeszłości. O tej przeszłości myśli o czymś nowym. Czujesz się być może osamotniona w tym momencie, nierozumiana, niezrozumiana czy niezrozumiany. A z kielichów, a z kielichów. Dlaczego a z kielichów? No, kapłan w odwrocie, czyli to takie jakbyś chciał odejść od relacji, w której jesteś. Już tutaj być może się kłóciłeś, być może już każdy sobie rzepkę skrobie, że tak powiem. Dlaczego tutaj mamy tego kapłana? No, pomału odchodzisz od tej relacji. Będziesz odchodzić do tej relacji. I kochankowie. No nie chcę być inaczej. Jeżeli chodzi o miłość, o sytuacje emocjonalne, że tak powiem, no to to tak mi wygląda, jakbyś chciał, czy chciała coś naprawiać, czy w firmie, czy w związku, czy w jakiejś innej sytuacji, ale widzisz, że nie ma sensu. Dlatego tu jest to rozdroże. Dwójka była, która mówi o tym, no może jest jeszcze jakaś szansa, może możemy się jeszcze dogadać. Jeszcze poczekam, poobserwuję, ale tutaj ta przyszłość pokazuje, że no tracisz tą nadzieję. Prawda wychodzi. Opadają te różowe okulary. Albo inwestujesz w coś nowego, jeśli chodzi o firmę, czy no ogólnie o pieniądze. Na przykład no, widzisz, że nie ma sensu dokładać ci do tego interesu, który z kimś być może prowadziłeś, czy prowadziłaś, ponieważ tutaj nie ma zgody jakoś tak. Widzisz, że no, czujesz się wykorzystywany, czy wykorzystywana, lub mówiąc o związku, no, opadają te różowe okulary, czyli czujesz, że nie ma sensu walczyć już o coś, co już nie funkcjonuje. I są te ci kochankowie. Kochankowie to jest miłość, takie, wiecie,
Myślę, że to z rozwagą będziesz dokonywać tych wyborów, z miłości. Będziesz kierować się sercem. Tutaj mi gwiazda wyskoczyła, ale to takie, wiecie, z innymi kartami. Jako rada, co tutaj chce się pokazać? Śmierć. Przyjdą do ciebie zmiany. Czy ci się podoba ją, czy nie? Będzie dokonywała się transformacja w tobie wewnętrzna. Nie broń się przed nią. Po prostu muru głową nie przebijesz, że tak powiem. Jeden cykl się skończy, drugi zaczyna. Dlaczego śmierć w radzie? Zobacz, szóstka. Mieczy, czyli no, zostaw te czarne chmury za sobą i pójdź w coś nowego. Coś, co cię przyciąga, czy osoba cię przyciąga, czy sytuacja. Dobra, zobaczymy, co mają do powiedzenia. Co ma do powiedzenia karta wyroczni dla ciebie? Przygotowany. Jasne, wszystko się rusza i współtworzenie, ale w odwrocie. Ja to zobaczę, dlaczego w odwrocie. Karta 40. Zbyt mocno próbujesz stworzyć wszystko, czego pragniesz, bez opiekuńczej, witalnej siły ducha. Być może jesteś w twórczym kryzysie, cierpisz z powodu zaniku inwencji twórczej, stojąc przed monumentalnym zadaniem, ale nie możesz zdecydować się na swój pierwszy krok, więc po prostu unikasz robienia czegokolwiek. Czy słowo przytłoczony odnosi się teraz do ciebie? Jak myślisz, dlaczego to wszystko ci się przydarza? Inspiracja oznacza zaangażowanie boskiego przewodnictwa. Musisz skorzystać z pomocy ducha, a nie liczyć tylko na siebie. Poproś ducha o inspirację. Dwa umysły są lepsze niż jeden, więc współtwórz ze swoim boskim partnerem. Przywróć swoje partnerstwo z duchem. Inspiracja popłynie przez ciebie, gdy tylko zejdziesz z dotychczasowej drogi. No proszę. Czyli słuchajcie, przygotowany jesteś, ale jeszcze jakby przygotowany, ale ty tego nie czujesz. Jeszcze jakbyś chciał coś ratować, tak jak tutaj wcześniej powiedziałam. Nie jesteś w stanie współtworzyć czegoś, mimo że jesteś przygotowany. Takie przewrotne przekazy, no. Zobaczmy, co karta opiekuńcza chce ci powiedzieć, dwójeczko. No, cóż to mamy? Cierpliwość. Bądź cierpliwy, bądź gotów poświęcać rzeczy dobre dla wielkich. Proszę. To przekaz dla ciebie, dwójeczko. Mam nadzieję, że czytanko się podobało, że pomogło w jakimś stopniu podejść do sytuacji, w jakiej się znajdujesz. Oczywiście bardzo proszę o subskrypcje, komentarze, lajki. A osobom, które są tu pierwszy raz, oczywiście bardzo proszę o subskrypcje. Może i ty znajdziesz coś dla siebie. Jeśli chodzi o czytania miesięczne, oczywiście w tym tygodniu już zaczną się pojawiać. Trzymajcie się, kochani, i do następnego razu. Pa.